Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie po pierwsze o evencie wielkanocnym, czyli o tym poszukiwaniu pisanek, który uważam, że jest bardzo ciekawy, jest to fajne odskocznie od takich zwyczajnych eventów i tak dalej, no ale niestety ma kilka wad, które pozostawiają taki niesmak, o których dzisiaj wam opowiem, no ale jak to ogarną, myślę, że do następnego roku to evencik będzie naprawdę przyjemny i naprawdę ciekawy, to pierwsza sprawa. Pokażę wam oczywiście, jak tutaj wygląda to u mnie, głównie na magu i na zabójcy, bo tu jeszcze nie miałem wszystkich pupili złapanych. No i tak jak mówię, porozmawiamy sobie o tym, podsumujemy to sobie. Druga sprawa, event z legendarnym lochem, czyli po prostu legendarny loch dobiega końca. Wy to oglądacie, ja to w ogóle nagrałem w niedzielę już prawie przed 10, więc dość późno. Wy to dostaniecie, podejrzewam, że w poniedziałek jakoś o 12, bo i tak jest dzień wolny. Wiem, że miałem nie nagrać święta, ale stwierdziłem, że fajnie jeszcze zanim te eventy się skończą, to dla was podsumować. Tak więc wy to dostaniecie pewnie w poniedziałek o 12. No i za kilka godzin również legendarny log dobiega końca. Również wam go tutaj podsumuję, pokażę, jak to wyglądało u mnie na postaciach i generalnie powiem wam też o jednej bardzo nieprzyjemnej, bardzo uważam, że niesprawiedliwej rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o legendarny loch, która myślę, że nie powinna występować, ale do wszystkiego dojdziemy. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół i zostawiajcie tą łapę, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Instagrama i na Twitcha, linki macie w przypiętym komentarzu i opisie tego filmu i pamiętajcie o zostawieniu suba z dzwonem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi i komentarz, bardzo ważne, żebyście napisali w komentarzu swoją opinię, czy to właśnie o tym łapaniu pisanek, poszukiwaniu pisanek w zasadzie, czy to o legendarnym lochu, bo pewnie będę pytany o jakiś feedback, o coś takiego, więc na podstawie waszych komentarzy coś tam im skrobne, coś tam im napiszę, żeby to w przyszłości lepiej wyglądało. I jeszcze tutaj znowu mnie ktoś wyzywa za długi wstęp, ale jak pewnie widzicie, kupiłem sobie lampę pierścieniową, która mi tutaj strasznie nawala za monitorem, muszę się do niej przyzwyczaić. Dajcie znać, czy teraz jest lepiej, teraz już jest ciemno, ja w ogóle dopiero co brałem prysznic i tak dalej, więc nie wyglądam najkorzystniej, a jeszcze ta lampa strasznie pokazuje wszystkie szczegóły na mojej twarzy, ale możecie dać znać, czy w ogóle teraz jest lepiej, czy wcześniej było lepiej. Wcześniej ja się oświetlałem zwykłym światłem, tam lampką i tak dalej, także napiszcie również w komentarzu, to po prostu jak teraz jest lepiej, to zostawię, jak wcześniej było lepiej, to odeślę i tyle. Także piszcie po prostu. No i okej, myślę, że możemy przechodzić do tematu, może zaczniemy od tego eventu poszukiwanie pisanek. Tak jak mówiłem, event bazuje na tym samym, co było w lato. W lato główną nagrodą był tutaj legendarny klejnot duży, natomiast jeżeli chodzi teraz o tą główną nagrodę, to jest pupil przeważnie jakiś rzadszy, czy to żółw, czy to krapier, czy coś takiego. Do swoich pupili, tak jak mówię, zaraz przejdę. No i co? Moim zdaniem fajna odskocznia, bardzo przyjemny evencik, zadania różne, nieraz bardzo łatwe do zrobienia, zdarzają się też takie, które no jako free to play na pewno ciężko zrobić, no ale to co wam mówiłem w tym filmie bodajże środowym, że jeżeli ktoś ma wszystkie pupile złapane, tak jak ja tutaj na wojowniku, na łowcy demonów, na druidzie, to dostanie jedzonka. Tutaj 5 jedzonek każdego rodzaju, tutaj 5, tutaj 5, a tu na koniec po 10. Więc tak to wygląda, no i myślę, że git, nie? No bo wiadomo, że pupila nie mamy jakiego dostać. Natomiast jeżeli chodzi o nasze postacie, to już wam pokazuję, jak to tutaj wygląda. Po pierwsze Maguś, no już dużo petów nie zostało mu do złapania. W pierwszym, w ogóle to działa tak, że w pierwszym okienku przeważnie pupil jest jakiś taki, że tak powiem, częstszy, czyli jakiś pupil na przykład z lata, czyli tam z jakiejś pory roku, no taki mniej istotny, czyli na przykład, nie wiem, tutaj powiedzmy z tego rzędu, czy coś takiego. Jeżeli natomiast chodzi o tego, tą ostatnią nagrodę, to przeważnie jest to jakiś rzadszy pupil, czyli tutaj z tego przeważnie ostatniego rzędu. Oczywiście wiadomo, że jak ktoś ma same te rzadsze, że tak powiem, już do zdobycia, tak jak my tutaj na W50, no to będzie to inaczej wyglądać, ale przeważnie zauważyłem, że tak to działało. Jeżeli chodzi o moją pierwszą nagrodę na magu, to był to żółwik. Uważam, że spoko, dlatego że żółwia dopiero tam pod koniec czerwca można złapać w urodziny gry, więc tu byłem zadowolony. No i jak widzicie, ostatnią moją nagrodą jest krapier, również tam chyba 5 czerwca bodajże.
są zielone świątki, więc też jestem w zasadzie zadowolony. Zostanie mi do złapania na tym W50 tylko Zawiszawsza, którego, jak sami mi pisaliście w komentarzach, będzie można złapać 13 maja. Tak więc no git, nie? Tak naprawdę no te pupile najdalsze mi wpadną, a ten mi wpadnie normalną drogą, że tak powiem. Natomiast jeżeli chodzi o zabójcę, to również wam powiem, z nim tutaj wyglądało to tak. Tu nie wiem w ogóle, czemu mi się gin tonic pojawił teraz. Gin tonica nie mam jeszcze złapanego. Jeżeli chodzi o pierwszy slot, to tutaj miecz o zęba dostałem. Jak widzicie, można go znaleźć w letnie dni. No i właśnie, ciekawa mechanika, bo jeżeli chodzi o ostatniego pupila, to mamy do złapania głębiona, którego będziemy mogli złapać jutro, czyli w poniedziałek dla was, dzisiaj przypominam. No i właśnie, tutaj mi się tak skąbiło, że jutro również dostanę 20 aurę i po prostu z tej 20 aury będę tego głębiona mógł, po prostu dostanę, jak spłukam kibel, wypadnie mi jajo. I mechanika działa tak, że jeżeli w danym okresie już złapiecie danego pupila, to tutaj wam się on podmieni na jakiegoś innego, więc ja to po prostu muszę zrobić tak, żeby wrzucić coś do kibla, żeby tutaj spłukać ten kibel i po prostu dostać to jajo. Tutaj mi się wtedy zamieni zgłębiona na coś innego i dzięki temu dostanę jeszcze jednego pupila. Tak to sobie wykminiłem. Widziałem, że dużo osób dostawało tam na przykład wydrzewa, czyli tego pupila wielkanocnego. Rzucali się tam właśnie, że co to może być, jak to jest wymyślone, żeby dostać na event wielkanocny pupila wielkanocnego jako nagrodę tam, no wiadomo, w tym evencie. No ale jak złapiecie tego wydrzewa zawki, jak złapaliście, to wam się tutaj pupil oczywiście zmienił. Jakie były fuck-upy odnośnie tego eventu? Po pierwsze, to tutaj jeżeli chodzi o zadania, to tak, na przykład bodajże w sobotę było zadanie, żeby nakarmić wszystkie pupile 10 razy, jak się nie mylę. No i wszystko fajnie, zadanie dość proste, przyjemne mogłoby się wydawać, tylko twórcy nie wzięli pod uwagę, że jest dość dużo, wbrew pozorom, graczy, którzy już wszystkie pupile mają nakarmione, czyli już tego zadania po prostu zrobić nie mogą, wiadomo. Wiadomo, że też, że tutaj no, trzeba zdobyć 350 punktów, a przez te 4 dni możemy zdobyć 400, więc w teorii jednej misji za 50 punktów albo dwóch za 25, bo codziennie dostajemy 100 od piątku właśnie do poniedziałku, w teorii można nie zrobić, no ale jednak wiadomo, jak to jest. Kolejna sprawa to jutro bodajże ma być event, gdzie w sensie ma być jedno z zadań, które będzie polegało na tym, ja mówię jutro, bo nagram w niedzielę, no chyba oczywiste, które będzie polegało na tym, żeby zawalczyć w lochach tam chyba 5 razy, coś takiego. No i również zadanie w teorii bardzo przyjemne i proste, natomiast jest na świecie tam, nie wiem, 3 graczy czy 4, którzy tego eventu, tego zadania nie zrobią, no bo po prostu już nie mają żadnych lochów, bo już wszystkie ukończyli, nie? Więc no niestety Playa tutaj nie pomyślała zdecydowanie o tych graczach takich, no powiedzmy topowych, o takich już najstarszych, że tak powiem, którzy już swoje postacie naprawdę prowadzą latami, no i niestety taki niesmak pewien pozostaje. Ktoś powie, no okej, skoro już mają wszystkie pupile wymaksowane i są na takim poziomie, to po co im jedzonka, po co im w ogóle taki event. Jest w tym dużo racji, ja też o tym mówiłem, no ale tutaj wiadomo, jak jest jakiś powód do narzekania, to niestety dużo osób ponarzeka, ale i tak uważam, mimo że to nie, tam jakoś dużo na tym nie stracą, jako tego typu gracze, tacy już starzy, że tak powiem, to i tak moim zdaniem czegoś takiego nie powinno być w ogóle. Ostatnio o tym pomyśleli, jeżeli chodzi tutaj o misję dnia, czyli o ten plakacik, no i zrobili coś takiego, że chyba po 400 levelu nie pojawia się plakat, żeby zawalczyć w lochach 5 razy, no a tu niestety w tym evencie zrobili takie zadanie, które no, tak jak mówię, niektórzy zrobić go nie mogą, czyli no, raczej takiego czegoś zdarzyć się nie powinno. Druga sprawa, która pozostaje, jakieś tam kwestie sporne, to są zadania niektóre, które niestety wymagają dużej ilości, w sensie większej ilości grzybów. Z tego co wiem, jutro ma być zadanie, żeby wydropić itemek legendarny, bo tam już latają jakieś screeny z serwera japońskiego, tam się północ zaczyna, u nich północ to jest nasza 16, dzięki temu można mieć informacje szybciej troszkę. Było chyba, żeby pokonać 10 potworów w legendarnym lochu, co jako free to play też nie jest wcale łatwe do zrobienia. No było kilka takich zadań, które free to play raczej nie zrobią i raczej tego maksa ciężko im będzie zdobyć, niby normalne, no bo jednak grzybiarze powinni mieć jakąś przewagę, no ale jednak uważam, że w takim evencie może na przykład, nie wiem, tego pupila wrzucić tutaj, a te jedzonka tutaj, żeby po prostu gracze zamiast tych jedzonek to chociaż mogli te pupile skompletować, no ale to już pozostawiam wam, możecie pisać swoje opinie. No i teraz okej, jeżeli chodzi o legendarny loch,
żeby tutaj nie przedłużać. Tak jak mówię, dla mnie event generalnie fajny, fajna odskocznia, udany. Dla starszych graczy powinny być jakoś bardziej, uważam, urozmaicone, ale jedzonka też uważam, że nie, w sensie, no wiadomo, dla mojego wojownika jedzonka są ok. Jak ktoś tam ma już wszystkie pupile wykarmione, no to no różnie, ale moim zdaniem fajna odskocznia, fajna innowacja, mi się osobiście generalnie podoba, poza tymi kilkoma fuck-upami. Jeżeli chodzi o legendarny loch, to łowca demon i druid praktycznie nie robiłem, nie chciało mi się, nie miałem po prostu ochoty i tyle. Jeżeli chodzi o zabójcę, to co wam już mówiłem w piątkowym odcinku, 17 podejść jak widzicie i cały zabójca ubrany w legendarne itemy. Jeżeli chodzi o klaser, to brakuje mi tylko amuletu, mógłbym jeszcze go szukać i pewnie bym go znalazł, ale uznałem, że mija się to z celem, bo znajdę go sobie za rok. No a i tak resztę tutaj mam, tak jak mówię, jeden itemek w tą czy w tą dużo mi nie zmieni po prostu. Więc no, tu jestem zadowolony, nie? Jeżeli chodzi o mojego maga, to wygląda to w sposób następujący. 25 podejść, także no tu już niestety o wiele więcej. Tak wyglądają statystyki. No i jeżeli chodzi o mojego maga, to z itemki zdobyłem za to wszystkie. Bo niestety tego pierścionka, no jeszcze nie mam tarczy, ale tarczę to tam sobie z broni ogarnę. Tego pierścionka bardzo długo nie mogłem znaleźć, jak oglądaliście piątkowy odcinek, to wiecie. No i tak jak mówię, tu jeżeli o to chodzi, to po prostu brakowało mi tego pierścionka długo, żeby się przebrać. Broń mi niestety już żadna nie wyleciała, więc ubrałem tą. Rozrzut nie jest wybitny, no ale grunt, że jest. No ale tak jak mówię, itemki mam po prostu wszystkie. Tarczę sobie ogarnę i będzie git. No i wojownik. Wojownika zostawiłem specjalnie na koniec, bo chcę wam pokazać, jak teraz działa niestety drop tych legendarnych itemów. 26 podejść, jak widzicie. Niestety brakuje mi w dalszym ciągu rękawic. Jeszcze sobie może jutro, czyli dla was dzisiaj, powtarzam to ciągle, no ale żebyście pamiętali, jeszcze może sobie zrobię z 1-2 rany, no ale jak nie wylecą te rękawice, to trudno. Zwykłe, jak widzicie, już mi tu dają 40 statystyk. Generalnie jak mi wylecą legendarne, to będę około, no myślę, że z 90 stat na plus, bo już te rękawice są naprawdę stare. To wam tam powiem. Aha, jeżeli chodzi w ogóle jeszcze o zabójcę, to ja w jakimś kolejnym odcinku powiem wam, na co mi się ten głębion zamienił, bo to was może ciekawić. No a tak jak mówię, będę się starał go po prostu podmienić, żeby zanim odbiorę nagrodę z poszukiwania pisanych, to oderwać tutaj jajo z toalety, to wam też pokażę. No i tutaj wam oczywiście pokażę, czy mi wylecą te rękawice, raczej już straciłem nadzieję, no ale jeszcze tam z raz albo dwa zrobię. No ale właśnie, jak działa legendarny loch, jeżeli macie dwie bronie, mi w ogóle też wyleciały, to wam mogę od razu powiedzieć, i ta broń bardzo fajna, bardzo fajny rozrzut, tu jestem chociaż zadowolony. Rok temu zdobyłem wszystkie itemy. Ja tu na wojowniku starałem się mieć zawsze wszystkie itemy, jeżeli chodzi o te legendarki. No i właśnie, rok temu zrobiłem dość dużo podejść, no wiadomo, z tego względu, żeby te wszystkie itemy zdobyć. No i teraz jak to działa, jeżeli mamy wszystkie itemy z poprzedniej edycji, z poprzedniego roku. Uwaga, zapinajcie pasy, bo to jest naprawdę, myślę, że dość duży naprawdę scam. Działało to tak, że teraz musiałem zdropnąć te nowe itemy, czyli te buty, ten czajniczek, ktoś się śmiał ostatnio, że mówię czajniczek, to jest tam lampa Aladyna niby, no nieważne, ten amulet musiałem zdobyć 4 razy każdy item, czyli pierwsze 12 ranów poszło mi na to, żeby każdy z tych itemów zdobyć po 4 razy i dopiero po tym odblokowała mi się jakby szansa na zdobywanie już innych itemów i zaczęły mi lecieć losowo. Nie zostawiłem wam tego w ekwipunku, bo jak widzicie, ekwipunek mam cały w itemkach epickich, natomiast zwróćcie uwagę, tutaj mam te buty, na sobie mam te buty, Barbar ma te buty, Mariusz ma te buty, Kunegunda ma te buty. Odpowiedzcie sobie sami, ile tych butów mi musiało polecieć. Amulety zresztą też, jak widzicie, wszyscy je mają. No i jeżeli chodzi o czajniczek, to tutaj Kunegunda nie ma, widocznie nie chciał mi polecieć na zręczność, ale też no przynajmniej te 4 razy mi dropnął. Moim zdaniem tak być nie powinno. To jest moim zdaniem scam, w sensie takim, że no osoby, które robią to na jakichś starych kontach, to naprawdę no, żeby pierwsze 12 podejść zmarnować tylko na to, żeby każdy z tych itemów dropnąć po 4 razy, moim zdaniem jest to totalnie bez sensu. Fajnie, że drop na te nowe itemy, które wychodzą teraz z każdą edycją po 3 nowe, a resztę można zdobyć starych, fajnie, że szansa jest na to podkręcona, bo tak jak ja na takim wojowniku mogę sobie je szybciej zdobyć, no ale
bez przesady, żeby wyczerpać jakąś tam pulę, która jest założona, czyli po prostu te 4 razy każdy item i dopiero móc losowo dropić pozostałe itemy z tej poprzedniej edycji. Dla mnie to jest totalnie bez sensu, totalnie tak być nie powinno i swoją opinię na ten temat na pewno napiszę, no bo jak widzicie, no nie kłamę was tu, amulety wszyscy mają, buty wszyscy mają, jeszcze czajniczka Kunegundzie brakuje, no ale jest jak jest. Nie powinno tak być totalnie, tak jak widzicie zresztą, tutaj kurde nie to, jeżeli chodzi o te statystyki, 26 podejść, w dalszym ciągu brakuje rękawic, no ale co się dziwić, jak po pierwszych 12 podejściach miałem 4 razy te buty, 4 razy tą lampę Alladyna i 4 razy ten amulet, to już się powtarzam, ale żebyście zrozumieli, o co mi chodzi, więc to na pewno opiszę, to mi się totalnie nie podoba, tak być nie powinno, nie powinno być tak, że gracze, którzy rok temu zrobili tą edycję poprzednią legendarnego lochu wiele razy, żeby zdobyć tutaj cały ekwipunek, teraz byli po prostu karani, że tam jakiś limit tych itemów wyczerpali, mogą dropić tylko te, jak dopiero wydropią odpowiednią ilość tych, to zaczną dropić te znowu, no moim zdaniem jest to totalnie, totalnie bez sensu, no ale mówię, to już wam tylko chciałem przekazać, bo mnie to osobiście dotknęło, ale to im opiszę na spokojnie i myślę, że mam przynajmniej taką nadzieję, że to zmienią. Wiele graczy tam, bo to głównie dotyka, nie oszukujmy się, graczy, którzy grają już przynajmniej rok na swojej postaci, więc taki już bardziej z wyższym poziomem, no i po prostu wiele osób się właśnie wypowiadało, że tak to być nie powinno, bo powinno to być, powinno być tak, szansa na te nowe itemy delikatnie zwiększona, żeby każdy je sobie mógł zdobyć, no ale żeby te poprzednie też można było sukcesywnie sobie dropić, no bo w teorii już je mamy w klaserze, więc spoko, no ale jednak niektórzy chcą się na legendarnym lochu po prostu przebrać w nowe ciuchy, na przykład tam, nie wiem, po 50 levelach bez przebierania, niektórzy sobie obiorą jakiś loch konkretny, legendarny, konkretną edycję, na której będą się chcieli przebrać, a tu coś takiego, więc tak jak mówię, być nie powinno. I chyba tyle, tak to mniej więcej wyglądało, generalnie event wielkanocny na plus, spore expa wpadło na każdej postaci, więc ja powiem wam szczerze, jestem bardzo, bardzo zadowolony, no i w zasadzie chyba wszystko, to co wam miałem powiedzieć, to wam powiedziałem, tu jeszcze sobie pokopiemy klejnoty, bo teraz już zaraz będę się ustawiał na nockę, więc przez noc niech mi się kopią, jeszcze tu wszystko poogarniam. Mam nadzieję, że odcinek się wam oczywiście podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować z dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki macie w przypiętym kalendarzu w opisie i piszcie w komentarzach swoje opinie o tych eventach, bo tak jak mówię, moje są generalnie pozytywne, ale jednocześnie dość mieszane. No takie z jednej strony spoko, z drugiej strony nie do końca przemyślane. No jest jak jest. Myślę, że z czasem to wszystko jakoś ładniej im wyjdzie. Tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!